Dobry lot. Dzisiaj mamy 3 maja. Akurat dosyć mocno wieje, ale postanowiliśmy wypuścić troszkę starsze, młode na zewnątrz. Już w zasadzie drugi raz dzisiaj są na polu, no troszkę starsze, no one już zrzuciły pokrywy. Aczkolwiek kiedyś muszą zacząć wychodzić na pole, ale raz pada deszcz, raz wieje, raz mgła i nigdy nie mamy możliwości, żeby te gołębie wypuścić. Jest tu gdzieś ich około 90 sztuk, kilka już gdzieś pojedynczo po niebie lata, ale skorzystaliśmy z trochę takiej w miarę fajnej pogody i po oblocie dorosłych postanowiliśmy je wypuścić na zewnątrz. Tak to u nas mniej więcej wygląda. Tutaj właśnie tam gdzie stoją jest wlot, kogo z dołu nie widać, gdzie będą wracały z lotów. Tu z boku są wloty dla samców i dla samiczek z drużyny taty, które latają w tym roku jako drużyna rocznych, ponieważ jest to nowy gołębnik tutaj w tamtym roku dopiero stworzony, także jest tu 70 rocznych, które biorą udział w lotach. Tak to mniej więcej wygląda. Tam dalej mamy znowu do czynienia właśnie z drugim gołębnikiem lotowym. U góry jak widać wszystko zamknięte. A tu są też również młode, które sobie pojedynczo wychodzą na zewnątrz. Tak to mniej więcej u nas wygląda. Chyba pierwszy dzień takiej normalnej pogody, ale jak nie pada, to wieje, jak nie wieje, to jest mgła, także jak to początkiem maja u nas wygląda sytuacja trochę taka, jak zresztą jak to zawsze na południu. To jest, tam pokazywaliśmy pierwszy lęk, czyli styczniówki, które nie są w ogóle zaciemniane. U nas te młode w ogóle, tak już wspominałem kilkakrotnie, na dziko się są trzymane. Tutaj właśnie są te mutki z drugiego lęgu, które powoli też będą uczyły się wychodzić na zewnątrz. Także tak to mniej więcej u nas wygląda. Tak jak mówię, to są takie, można powiedzieć, marcówki. Tutaj powoli są co trochę odsadzane. Też wiadomo, tutaj należy wspomnieć o tym, że na wspólne gołębniki idą troszkę inne gołębie niż te, które zostają do walki w oddziale. Wiadomo, część się tych gołębi powtarza linii i tak dalej, aczkolwiek też dużo jest takich różnic, że gołębie, które latają w oddziale, to troszkę inne linie, troszkę o innych budowach, predyspozycjach, trochę inne gołębie niż te, które mają walczyć na wspólnych gołębnikach. Także te, które właśnie z typowo wspólnogłębnikowych gołębi dopiero mamy jajka praktycznie i te młode jeszcze będą powoli się klują albo mają właśnie malutkie młode, ale tak jak mówię, jeden lęk tych gołębi takich wspólnogłębnikowych do oddziału w zupełności nam wystarcza. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj tak już wcześniej pokazywałem, są właśnie te gołębie, które idą na wspólne gołębniki. Tak jak pewno hodowcy widzą, na jednych gołębnikach jest wysprzątane, a na drugich nie bardzo, ale to już jest właśnie taka troszkę zasada, jeśli chodzi o wspólne gołębniki. Mamy kilka swoich takich przemyśleń, które stosujemy we własnej hodowli. Tutaj są właśnie młode na wspólne gołębniki. Troszkę inaczej, można powiedzieć, że w zasadzie całkiem inaczej są traktowane te gołębie niż gołębie, które zostają do nas w oddziale do walki, ale to tak jak mówię, to już troszkę dłuższy temat do rozważań. Tak to właśnie u nas wygląda. Te gołębie idą na
arad na derby brod, ponieważ już na większość wspólnych gębników już mamy wysłane. Jeszcze później te gołębie, które dopiero się teraz klują, będą jeszcze szły na Victoria Falls, Zimbabwe. Będą tak samo szły na Pattaya, Tajlandia, ale to są gołębniki, które później mają finały, bądź dopiero w przyszłym roku, dlatego to jest, można to jeść troszkę inaczej. Tutaj jest też kilka młodych, które są odsadzone przed dwoma, trzema laty, przed dwoma, trzema dniami, które powoli uczą się pić, jeść. Także jak to wszędzie wygląda o tej porze. Także tutaj troszkę mamy właśnie przerwane nagranie ze względu na to, że troszkę mi się pamięć na telefonie kończyła. A że nagrywam dzisiaj sam, tak. Także troszkę mam sobie komplikacji, ale to jakoś dobrnęliśmy. Dzisiaj też mam koszowanie na kolejny lot konkursowy. Że mamy nadzieję, że znowu uda się trafić z pogodą, żeby jak najfajniej te gołębie były w stanie przelecieć. Także jak to początek maja zawsze, zwłaszcza w terenach górzystych, ciągle jest problem z tą pogodą, aczkolwiek myślę, że jakoś ten początek sezonu uda się w miarę dobrze przelecieć, żeby u wszystkich jak najmniejsze straty były, żeby było czym po prostu lecieć jeszcze w czerwcu i w lipcu. Także to tyle z dnia dzisiejszego. Dobry lot. Tutaj jeszcze też chciałem pokazać, ponieważ nieraz się ktoś pyta, co u nas młode dostają. Tak samo zawsze powtarzam, że młode muszą same od siebie nabrać odporności, zdrowotności. Wiadomo, tam mamy swój sprawdzony zakwaszacz, oparty przede wszystkim na kwasie masłowym, który używamy u nas w hodowli. To jest taka nieodzowna, myślę, substancja, która u nas występuje, jeżeli chodzi o gołębie młode. Jest to całkowicie wystarczające w okresie na pewno po odsadzeniu. I tutaj wiadome mieszanki, na które często ktoś nie zwraca uwagi. Tutaj oczywiście witaminy różowe, gryty, kołacz do dziubania, muszę się tego uczyć. No i oczywiście nasza mączka. Tutaj też tak to wygląda, że jeżeli chodzi o MM-kę, o witaminy, no to też trzeba zwracać uwagę, z jakiej firmy te witaminy się kupuje, gdyż to jest zasada taka, że na pewno im chętniej gołębie MM-kę jedzą, tym w mojej opinii jest gorsza. Może taki paradoks, może wielu hodowców się z tym nie zgadzać, ale niestety wychodzę z takiego założenia. Im więcej MM-ki zdrowe, młode zjadają, tym jest ona gorsza. Już oczywiście nie chodzi mi o walory smakowe, bo to jest wiadomo, to jest tak samo jak z kolą. Jeżeli pijemy kolę, to cały czas, można powiedzieć, po coli czy po słodkim chce się nam pić. I wiadomo, że tak bardzo dużo, tak substancji skierowanych, czy to dla ludzi i dla gołębi, na tej samej zasadzie można powiedzieć, są produkowane, żeby po prostu jak najwięcej tego sprzedać, jak najwięcej tego zjeść. Także jeżeli się trochę, wiadomo, substancji smakowych gołębiom dosypie, no to wiadomo, że one to bardzo chętnie będą jadły, ale czy to jest dobre dla gołębi, no to wiadomo, każdy sobie może i musi oceniać na własnym doświadczeniu. Także tak to u nas wygląda, jeżeli chodzi o jakieś tam dodatki do gołębi w okresie po odsadzeniu. Dobry lot.